Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Opóźnienie odcinka jest głównie spowodowane ogromnym brakiem czasu, na który obecnie cierpię. Moją uwagę zwróciła również sprawa Wilmy Anderson, o której wielu z Was na pewno słyszało. Sprawa nadal jest w toku i czekam z niecierpliwością na wyrok sądu drugiej instancji, który powinien pojawić się niebawem. Nie przedłużając, życzę Wam miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Falun w województwie Dalarna, ponad 200 km na północny zachód od Sztokholmu. Falun słynie z organizacji mistrzostw narciarskich. Justyna Kowalczyk jest tam częstym gościem. W Falun znajduje się również kopalnia miedzi, której pigmentu używa się do robienia czerwieni faluńskiej, farby emulsyjnej, która pokrywa niemal wszystkie czerwone domy w Skandynawii. Jest 2 sierpnia 2009 roku, niedziela, godzina 10:46. Na policję w Falun dzwoni Mats, by zgłosić zaginięcie swojej narzeczonej. Linda Chen poprzedniego wieczoru wyszła z domu około godziny 22, by spotkać się ze znajomymi i do tej pory nie wróciła. Mężczyzna wydaje się być bardzo zaniepokojony. Mówi, że kilkakrotnie próbował się dodzwonić do Lindy, jednak jej telefon pozostaje wyłączony. Przyjmująca zgłoszenie uspokaja Matsa. Linda z pewnością pojawi się w domu w przeciągu kilku godzin. W trakcie rozmowy Mats nie zaprzecza, że Linda mogła spędzić noc u którejś ze swoich znajomych. Mężczyzna nie znał jej koleżanek i kolegów, dlatego nie mógł się z nimi skontaktować. Z racji tego, że nie ma podejrzenia o przestępstwie, policjantka prosi Matsa, by skontaktował się z policją ponownie, jeśli Linda nie pojawi się w domu w przeciągu kilku godzin. Radzi mu również, by sprawdził pobliskie szpitale. Być może tam znajdzie swoją narzeczoną. O godzinie 16:17 Mats ponownie kontaktuje się z policją. Linda nadal nie pojawiła się w domu, a jej telefon pozostaje wyłączony. Dziewczyna nie pojawiła się również w pracy, którą miała zacząć o godzinie 16. To jest bardzo niepokojący fakt. Według Matsa nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by bez wcześniejszego kontaktu Linda nie przyszła do pracy. Mats został poproszony o przedstawienie rysopisu zaginionej. Linda Chen ma 32 lata, około 146 cm wzrostu. W dniu zaginięcia ubrana była w białą sukienkę do kolan, białe spodnie i białe szpilki. Następnego dnia Mats ponownie dzwoni na policję. Mężczyzna desperacko próbuje uzyskać pomoc. Podczas rozmowy płaczącym głosem odpowiada na pytania policji. Zgłoszenie Matsa w końcu zostało przyjęte. Nie ma jednak podejrzeń, że Linda padła ofiarą przestępstwa. Nie ma również żadnych informacji na temat miejsca zaginięcia dziewczyny.
Z tego względu śledczy nie rozpoczynają natychmiastowych działań. Bardzo możliwe, że dziewczyna nadal jest u swojej znajomej lub poznała kogoś, z kim obecnie spędza czas i wkrótce wróci do domu. Linda i Mats za niedługo mają się pobrać. Do ślubu pozostał już niecały tydzień. Policjanci mają kilka teorii. Z racji zbliżającego się ślubu możliwe jest, że Linda celowo nie pojawia się w domu. Być może wieczór panieński się przeciąga. Możliwe również, że Linda nie jest pewna ślubu i celowo unika kontaktu z przyszłym mężem. Tego wieczoru do mieszkania Lindy przyjeżdża jej matka i brat. Zaniepokojona rodzina próbuje kontaktować się ze znajomymi dziewczyny, by uzyskać jak najwięcej informacji o miejscu jej pobytu. W mediach społecznościowych rozpowszechniają informacje o zaginięciu Lindy. Jest 4 sierpnia 2009 roku, wtorek. Brat zaginionej podejmuje decyzję, aby udać się na komisariat policji i osobiście złożyć zawiadomienie o zaginięciu. Na miejscu wszyscy złożyli zeznania. Śledztwo przejmuje komisarz Lars Ulla Sørestad. Okoliczności, w których zaginęła Linda, nie wskazują na to, by dziewczyna padła ofiarą przestępstwa. Jednak fakt, że nie odzywa się od 3 dni, jest bardzo niepokojący. W feralną sobotę 1 sierpnia 2009 roku Linda rozpoczęła pracę o godzinie 11. Po pracy udała się wraz z Matsem do hipermarketu City Gross. Później oboje udali się na wycieczkę w poszukiwaniu ciekawych miejsc, które mogliby pokazać gościom weselnym. Około godziny 22 Linda wyszła, by spotkać się ze znajomymi. Mats kilkakrotnie dzwonił do Lindy po godzinie 1 w nocy, telefon był jednak wyłączony. Śledczy próbują uzyskać więcej informacji na temat znajomych, z którymi Linda spędziła sobotę. Mats nie potrafił jednak udzielić szczegółowych informacji. Twierdzi, że nie pytał przyszłej żony, z kim planuje spędzić wieczór, jednak zazwyczaj spotyka się ona z grupą osób azjatyckiego pochodzenia. Fakt, że Mats nie wiedział, z kim spotkała się Linda, znacznie utrudnia pracę śledczych. Informacje, jakie do tej pory posiadają śledczy, uniemożliwiają fizyczne poszukiwania Lindy. Nie wiadomo, gdzie dokładnie zaginęła kobieta. Mimo to zarówno rodzina, znajomi, ale i Missing People angażuje się w sprawę i na własną rękę rozpoczynają poszukiwania w okolicach Falun. Kolejnego dnia rozpowszechniono informację o zaginięciu 32-letniej Lindy Chen w mediach. Zdjęcie zaginionej pojawiło się na pierwszych stronach gazet, a w lokalnych wiadomościach radiowych proszono o wszelkie informacje. W Oskarshamn, 500 km na południe od Falun, Aino Johansson udała się na stację benzynową, by zatankować samochód. Po wejściu do butiku, na pierwszych stronach gazet dostrzegła bardzo dobrze znaną jej twarz Lindy Chen. Aino nie mogła uwierzyć swoim oczom. Natychmiast wróciła do domu i skontaktowała się zarówno z Matsem, jak i z policją. Zaledwie 2 dni później Aino Johansson przyjechała do Falun, by pomóc w poszukiwaniach Lindy. Pierwszym krokiem było przesłuchanie na posterunku policji, podczas którego kobieta opowiedziała historię Lindy i wyjaśniła, jaką rolę pełniła w jej życiu. Linda Chen urodziła się w Chinach w czasach, gdy obowiązywała polityka jednego dziecka.
posiadanie większej ilości dzieci teoretycznie nie było zakazane, jednak wiązało się z wieloma problemami, między innymi opłatami za posiadanie większej ilości dzieci. Matka Lindy po urodzeniu kolejnego dziecka zdecydowała się uciec z kraju. Podczas próby ucieczki matka została złapana. Linda oraz jej brat dostali się do obozu dla uchodźców na Filipinach, w którym spędzili kilka lat. W 1992 roku Linda, mająca wtedy 15 lat, przybyła wraz z bratem do Szwecji. Pierwsze dwa lata spędzili w placówce dla uchodźców w Oskarshamn, gdzie pracowała Aino. Kobieta bardzo szybko zdobyła zaufanie Lindy i po pewnym czasie była dla niej niczym ekstra mama. W mediach Aino zostanie później określona jako szwedzka mama Lindy. W 1994 roku biologiczna matka Lindy przybyła do Szwecji. Od ich ostatniego spotkania minęło niemal 9 lat. Rodzina zamieszkała w dwupokojowym mieszkaniu. Po pewnym czasie Linda przeniosła się do Aino. Różnice, jakie pojawiły się między Lindą a jej matką, wydawały się nie do przeskoczenia. Lata rozłąki sprawiły, że matka i córka nie potrafiły dojść do porozumienia. Stosunki poprawiły się dopiero po wyprowadzce Lindy i z czasem kontakt się zacieśnił. W liceum Linda poznała swojego pierwszego męża. Tuż przed egzaminami końcowymi urodziła syna. Mimo to zdała maturę i po macierzyńskim rozpoczęła pracę sanitariuszki. Marzyła o tym, by zostać pielęgniarką. By to osiągnąć, musiała polepszyć swoje wyniki z angielskiego, by móc zacząć studia. Na to jednak nie miała teraz czasu. Małżeństwo Lindy rozpadło się po pewnym czasie. Według Lindy jej były mąż wykorzystywał ją do prac domowych oraz opieki nad dzieckiem, nie robiąc przy tym absolutnie nic, by pomóc. Taki układ nie podobał się ambitnej Lindzie. Wiedziała, że jeśli nic się nie zmieni, jej marzenia o zostaniu pielęgniarką nigdy się nie spełnią. Po rozstaniu mężczyzna wywalczył sobie prawa do dziecka, a Linda przeprowadziła się do Malmy. Tam znalazła pracę w chińskiej restauracji. Po pewnym czasie Linda poznała kolejnego mężczyznę, z którym później wzięła ślub. I tym razem szczęście nie trwało długo. Mężczyzna często zaglądał do kieliszka oraz spotykał się z innymi kobietami. Trzecie małżeństwo Lindy również nie trwało długo. Para przeprowadziła się do Falun, gdzie razem kupili mieszkanie w centrum. Linda i jej mąż pracowali w restauracji China Thai. On jako kucharz, ona jako kelnerka. Po rozstaniu Linda wykupiła mieszkanie od byłego męża, który wyprowadził się z Falun. W marcu 2008 roku Linda poznała Matsa za pomocą strony randkowej EuroAsia. Na pierwszą randkę umówili się w kafejce w Falun. Po dwóch miesiącach intensywnej znajomości Mats wprowadził się do mieszkania Lindy. W maju 2008 roku para zaręczyła się i wyznaczyła datę ślubu na sierpień nadchodzącego roku. Mats również był rozwodnikiem. Z poprzednią żoną rozszedł się w roku 2006. Po przeprowadzce do Lindy Mats podjął pracę jako nauczyciel hiszpańskiego. Aino Johansson wniosła wiele nowych informacji do śledztwa, które teraz zaczęło nabierać tempa.
Śledczy dotarli do nagrania z hipermarketu City Gross, w którym Mats i Linda zrobili zakupy dnia, w którym zaginęła. Na zdjęciach widać wyraźnie, że para z uśmiechem na twarzy opuszcza sklep. Linda ma na sobie te same ubrania, w których wieczorem udała się na spotkanie ze znajomymi, potwierdza Mats. Śledczy zdecydowali się na przesłuchanie sąsiadów Lindy i Matsa. Mieszkanie pary znajduje się w centralnej części Falun, przez co operacja door knocking, czyli pukanie do drzwi, zajęła kilka dni. Jako że Linda pracuje w popularnej restauracji, wiele osób kojarzyło ją z widzenia. Nikt jednak nie widział jej tego wieczoru, w którym zaginęła. Śledczy mieli nadzieję, że Linda spędziła wieczór ze znajomymi w którymś z pobliskich barów. Mimo iż odwiedzono kilkanaście restauracji, nikt nie widział Lindy tego wieczoru. Media zainteresowały się zaginięciem Lindy Chen i na bieżąco śledziły działania policji. Mats bardzo często udzielał wywiadów, w których błagał świadków o informacje na temat jego przyszłej żony. Bardzo często spekulował o tym, co mogło się stać. Jego desperacja nie miała granic. 6 sierpnia 2009 roku śledczy ponownie przesłuchują biologiczną matkę Lindy. W tłumaczeniu pomaga brat zaginionej, matka nadal ma problemy z językiem szwedzkim. Kobieta opowiada o relacjach między Lindą a ojcem jej dziecka. Nie były one zbyt dobre, często kłócili się o opiekę nad synem, co sprawiło, że dla dobra dziecka Linda oddała byłemu mężowi całkowitą opiekę nad nim. Mimo to miała z nim kontakt. Częstszy kontakt miała jednak babcia, gdyż mieszkała niedaleko wnuka. Matka Lindy, Yuan, na pytanie o Matsa odpowiedziała, że pasuje on do jej córki. Ze względu na to, że Yuan nie posługuje się językiem szwedzkim, nie poznała go zbyt dobrze. Linda wygląda jednak na szczęśliwą. Yuan zeznaje dalej, że zdziwił ją fakt, że Mats nie wyszedł tego wieczoru z Lindą. Zaskoczył ją również, że zwlekał z pójściem na policję do czasu, kiedy Yuan i brat Lindy przyjechali do Falun. Zamiast tego sam próbował ją odnaleźć. Na końcu przesłuchania Yuan prosi, by policja sprawdziła, kto jest wpisany jako beneficjent ubezpieczenia na życie, które Linda ma wykupione. Jest 8 sierpnia 2009 roku. Tego dnia miał odbyć się ślub Lindy i Matsa. Wszystkie plany musiały jednak zostać przesunięte. Załamany narzeczony z pomocą rodziców odwołał przyjęcie. Zamiast pięknego ślubu, rodzina i znajomi Lindy spotkali się na mszy świętej w intencji odnalezienia przyszłej pani młodej. Policjanci docierają w końcu do osoby, która według Matsa miała spotkać się z Lindą w wieczór zaginięcia. Mężczyzna zaprzecza jednak, aby planował spotkanie z Lindą. Ma również alibi na czas, w którym według Matsa miał się z nią spotkać. Śledczy nie mają zbyt wiele nowych informacji. Postanawiają skupić się na osobie Lindy. Analizują ostatnie wydarzenia z jej życia i dokładnie sprawdzają jej ekonomię. Wszystko po to, by znaleźć punkt zaczepienia, który pomógłby w poszukiwaniach. Mats i Linda planowali ślub od wielu miesięcy.
postanowili również, że przed ślubem odbędą podróż do Chin. Ponad miesiąc spędzili w kraju, w którym urodziła się Linda. Podczas podróży przyszła pani młoda kupiła kilka sukni. Według chińskiej tradycji podczas wesela Linda ma zmienić swój ubiór przynajmniej raz. Para wróciła z podróży 10 dni przed zaginięciem Lindy. Ponowne rozmowy z rodziną, w których śledczy pytają, czy Linda mogła zniknąć z własnej woli w obawie przed zbliżającym się ślubem, wykluczyły tę możliwość. Nawet jeśli chciałaby odwołać ślub, nie bałaby się konfrontacji. Linda z pewnością nie zakończyłaby kontaktu z rodziną lub z synem z własnej woli. 10 sierpnia 2009 roku brat Lindy ponownie zjawia się na komisariacie. Zeznaje, że od poniedziałku 3 sierpnia wraz z matką przebywają w mieszkaniu zaginionej. Zachowanie matki nie podoba się bratu. Mężczyzna udziela wywiadów, szuka Lindy nie wiedząc, gdzie zaginęła, jednak nie udał się sam na komisariat. W czwartek zjechali się przyjaciele matki, by pomóc w poszukiwaniach. Po całym dniu w terenie wszyscy udali się do mieszkania Lindy. Podczas pobytu przyjaciół Mac zachowywał się, jakby nic się nie stało. Śmiał się i żartował, po prostu dobrze się bawił. Mac udał się również do wróżki, by ta pomogła mu odnaleźć Lindę. Kontakt z nią był bardzo częsty. Rodzina również zaczęła korzystać z jej pomocy. Najdziwniejszy w tym wszystkim był dzień, w którym Mac pojechał z reporterami w miejsca, który odwiedził z Lindą w nadziei, że pokażą je gościom weselnym. Brat Lindy jest oburzony. Zachowanie matki niepokoi go do tego stopnia, że był zmuszony podzielić się swoimi przemyśleniami z policją. Poszukiwania Lindy trwają. Na północny zachód od Falun siostra matki wraz z ojcem szukają Lindy. Pytają okolicznych mieszkańców, czy jej nie widzieli, pokazując jej zdjęcie. W tej okolicy rodzeństwo Gaufing posiada domek letniskowy, w którym często spędzają wolne weekendy. Gaufingowie spotkali ojca Matsa i jego siostrę i rozmawiali o zaginięciu. Rodzina szuka Lindy wszędzie, gdzie tylko to możliwe. Wróżka dała im wskazówkę, że Linda jest w okolicach czerwonego domu z białymi sękami, który znajduje się przy jeziorze. Dom Gaufingów pasuje do opisu, jednak tutaj Lindy nie ma i nie było. Jeśli chodzi o dzień, w którym zaginęła Linda, Gaufingowie nie byli w stanie pomóc. Nie było ich wtedy w okolicy. Śledczy sprawdzają ubezpieczenie Lindy i Matsa. W razie śmierci jednego z nich, drugie ma dostać 1 000 000 koron szwedzkich. Znaleziono również testament, który został spisany tuż przed podróżą do Chin. W razie śmierci Lindy, Mac ma odziedziczyć połowę jej mieszkania. Zainteresowanie śledczych związkiem Lindy i Maca rosło z każdym dniem. Śledczy zaczęli przyglądać się ich ekonomii. Okazało się, że Linda była tą, która płaciła większość rachunków. Podróż do Chin była również w większości zapłacona przez kobietę. Mac nie miał zabezpieczenia finansowego. Wręcz przeciwnie. Linda pomogła mu spłacić kilka długów w czasie, gdy ten studiował. Jego dorobki nadal były niewielkie. Po przejrzeniu ekonomii pary, śledczy doszli do wniosku, że ich finanse nie były wystarczające, by zapłacić za ślub. Skontaktowano się ze sklepem, w którym Linda i Mac zamawiali catering. Okazało się, że jedzenie nie było zamówione. Owszem, Mac kilkakrotnie pytał o ceny,
jednak zamówienia nigdy nie złożono. Podobną odpowiedź uzyskano w kwiaciarni i w cukierni. Kwiaty oraz tort na ślub również nie były zamówione. W salonie makijażu śledczy dowiedzieli się, że Linda miała zamówioną wizytę na 8 sierpnia, czyli w dzień ślubu. 7 sierpnia została ona odwołana przez jakiegoś mężczyznę, najprawdopodobniej przez Matsa. Od zaginięcia Lindy minął już miesiąc. W czasie, gdy śledczy przyglądają się wspólnemu życiu pary, Mats udzielił kolejnego wywiadu. Tym razem pojawia się w programie FT-List, czyli Poszukiwany. Opowiada o ostatnich godzinach spędzonych z Lindą. Nie może uwierzyć w to, że nadal nie wróciła do domu. Ponownie wyraża swoje spekulacje odnośnie tego, co mogło się wydarzyć. Między innymi, że jeśli doszło do porwania, ktoś powinien się już odezwać. Według Matsa przed wyjściem Lindy z domu pojechali oni na wycieczkę w poszukiwaniu ciekawych miejsc, które warto było pokazać gościom weselnym. Śledczy doszukali się jednak, że trasa, którą przedstawił Mats, została przez nich przebyta kilka dni wcześniej. Nie miało to sensu, by ponownie udać się w te same miejsca kilka dni później. Zdjęcia znalezione w aparacie fotograficznym pary wykazały, że w miejscach wymienionych przez Matsa para była kilka dni wcześniej. Na potwierdzenie poproszono redakcję Aftonbladet o potwierdzenie daty wydania gazety, która widnieje na jednym ze zdjęć. Zeznania Matsa o tym, że w dniu wycieczki nie spotkali nikogo w lokalu wynajętym na ślub, również się nie zgadzają. Według mężczyzny lokal był pusty. Właścicielka potwierdziła jednak, że tego dnia odbywała się tam uroczystość, a lokal był przepełniony. Lars Ola Sørestad, prowadzący tą sprawę, podejmuje wszelkie możliwe próby odnalezienia zaginionej Lindy. Od 5 tygodni konto Lindy nie zostało ruszone. Paszport kobiety znajduje się w domu. To oznacza, że nie wyjechała z kraju. Kilkanaście przesłuchań z Matsem oraz pozostałymi członkami rodziny, sąsiadami, właścicielami kafejek i barów Falun oraz znajomymi Lindy nie wnoszą nic nowego do sprawy. Śledczy z Falun proszą o pomoc bardziej doświadczonych w sprawach zaginięć i morderstw kolegów z Narodowej Komisji do Spraw Zabójstw. Grupa specjalna przybywa do Falun. Września 2009 roku w gazecie internetowej MENT pojawił się artykuł, w którym Leif Gevepeszon, słynny profesor kryminologii, wypowiada się na temat zaginięcia Lindy. Wypowiedzi profesora wyraźnie sugerują, że odpowiedzialność za zniknięcie Lindy ponosi jej niedoszły mąż. Komentuje on zachowanie Matsa i jego spekulacje o tym, co mogło stać się z Lindą. Według Leif Gewe tak nie zachowuje się osoba niewinna. Odpowiedź Matsa już następnego dnia pojawiła się w gazecie Dala Demokraten. Mężczyzna zaprzecza teorii przedstawionej przez Leifa Gevepeszona. Czuje się urażony sugestiami. 6 dni później, 15 września 2009 roku, Mats zostaje wezwany na kolejne przesłuchanie, na którym jednak się nie pojawia. Przez kolejne 2 dni nie daje znaku życia. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Śledczy starają się go odnaleźć. Są przekonani, że mężczyzna unika kontaktu z policją z własnej woli. Policjanci mają teraz do czynienia z 2 zaginięciami. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.
Jest 18 września 2009 roku. Na policję dzwoni właścicielka jednego z domków letniskowych, mieszczącym się na północny zachód od Falun, i prosi o przybycie. Twierdzi, że odnalazła zaginionego Matsa, przyszłego męża Lindy Chen. Patrol numer 5930 przybywa do domku letniskowego, którego właścicielami okazuje się rodzeństwo Gaofing. Mats leży przykryty kocem przed domem. Jest wyczerpany, ale przytomny. Jest bez butów i bez koszulki. Policjantka zauważa również wyraźny zapach spalenizny. Mats niemal od razu zaczyna wspominać o Lindzie i mówi, że ją odnalazł. Policjantom ciężko jest go zrozumieć. Mats jest rozszczęsiony, z pewnością również wyziębiony. Chwilę później pojawia się ambulans, który zabiera go do szpitala w Falun. Podczas transportu Mats wspomina, że biegł długo przez las. Nie wie, jak znalazł się w lesie. Obudził się i zorientował, że jego koszulka płonie. Ciało Lindy leżało obok niego. Przykryte było gałęziami. W tym samym czasie na miejsce przybywają kolejne wozy policyjne. Rozpoczęto przeszukiwanie lasu, z którego wybiegł Mats. Wieczorem udaje się odnaleźć ciało. Na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić, że jest to poszukiwana Linda Chen. Miejsce ukrycia zwłok znajduje się około 10 metrów od parkingu, który jest pokryty trawą. Zdecydowanie jest to rzadko odwiedzane miejsce. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że jest to poszukiwana od półtora miesiąca Linda. Po opuszczeniu szpitala Mats zostaje zatrzymany pod zarzutem morderstwa swojej przyszłej małżonki Lindy Chen. Podczas pierwszych przesłuchań Mats zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Lindy. Opowiada, że 15 września 2009 roku, około godziny 20, znajdował się w mieszkaniu. Ktoś zapukał do drzwi. Mats spojrzał przez wizjer i zauważył znajomego Lindy. Po otwarciu drzwi zorientował się jednak, że się mylił. W drzwiach stało dwóch mężczyzn azjatyckiego pochodzenia. Jeden z nich w ręku trzymał nóż. Drugi mężczyzna powiedział coś w stylu: zabierzemy cię do Lindy. Mężczyźni zmusili Matsa do połknięcia tabletek nasennych, które przynieśli ze sobą. Mats obudził się w bagażniku samochodu. Zaczął krzyczeć i uderzać dłońmi w pokrywę. Mężczyźni otworzyli bagażnik i ponownie dali mu tabletki. Gdy kolejnym razem otworzył oczy, było już ciemno. Mężczyźni ponownie podali mu tabletki. Mats zeznaje, że w bagażniku spędził niemal 65 godzin. Wypuścili go tylko do lasu, by mógł się opróżnić. Od napastników dostał stare jedzenie. Ciągle pytali go o pieniądze Lindy. Mats czuł, jak mężczyźni wyciągają go z bagażnika i ciągną w głąb lasu. Nie miał jednak siły się bronić. Ocknął się, gdy jego koszulka płonęła. Ściągnął koszulkę z siebie i zorientował się, że obok leży ciało Lindy. Natychmiast pobiegł po pomoc. Mats pozostaje w areszcie, podczas gdy policja prowadzi dalsze śledztwo. Mnóstwo pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Las, w którym odnaleziono Lindę, został przeszukany metr po metrze. Na miejsce wezwano również nurków, by sprawdzili pobliskie jeziorko.
5 listopada 2009 roku śledczy dostali raport z obdukcji zmarłej Lindy Chen. Ze względu na to, że zwłoki zaczęły się rozkładać oraz fakt, że z pewnością były naruszone przez zwierzynę, ustalenia patologa nie były dokładne. Testy nie wykazały jednak obecności substancji narkotycznych. Ustalenie przyczyny śmierci niestety nie było możliwe. Według lekarza medycyny sądowej Linda zmarła pomiędzy 1 a 9 sierpnia 2009 roku. 8 listopada ze śledczymi kontaktuje się ojciec Matsa. Kilka dni wcześniej odnalazł torbę w przybudówce. Z początku chciał ją ukryć, jednak sumienie nie pozwoliło mu na to. Mężczyzna jest pewny, że ktoś musiał podłożyć te rzeczy w czasie, gdy Mac był porwany. Przypomina, że policjantka przeszukała posesję, gdy Mac zaginął i nie znalazła niczego. Przybudówka jest zawsze otwarta, więc każdy mógł się do niej dostać. Następnego dnia znalezione rzeczy trafiają na komisariat. W torbie znajdował się laptop, aparat fotograficzny, naszyjnik, pieniądze oraz list pożegnalny do rodziców od Matsa. W liście wyjaśnia on, że jeśli odnaleźli torbę, zapewne coś złego się stało. Pisze, że próbuje wyśledzić tych, których podejrzewa, mają coś wspólnego z zaginięciem Lindy. Wyjaśnia, że będzie używał laptopa każdego następnego weekendu, jeśli będzie miał ku temu możliwość. Zdjęcia z aparatu znalezionego w torbie zrobione zostały w okresie, w którym Matt rzekomo został porwany. Na jednym z nich bardzo podobna osoba do Matsa w czapce pozuje w Parku Królewskim w Sztokholmie. Na laptopie znaleziono również wyszukiwania o promach do Niemiec oraz Danii, ewidentne poszukiwania ucieczki. Laptop korzystał również z sieci Wi-Fi w autobusie, który kursuje między Söderhamn i Sztokholmem. Po przesłuchaniu pasażerów tego rejsu wielu z nich potwierdziło, że widziało mężczyznę podobnego do Matsa. Wszystko to podczas, gdy Mats według niego samego był porwany i leżał w bagażniku. Śledczy sprawdzili również pozycję telefonu Matsa w czasie domniemanego porwania. Telefon znajdował się w Jawle, u Plansvesby, Söderhamn oraz w Bollnäs. Podczas przesłuchania Mats nie potrafił wyjaśnić odnalezionych rzeczy. Upierał się, że nie był w Sztokholmie w okresie porwania. Śledczy potrafili udowodnić również, że Mats wpisał się na listę w bibliotece w Sztokholmie pod fałszywym nazwiskiem. Ekspertyza pisma potwierdziła, że podpis został złożony przez Matsa. Po przeszukaniu mieszkania Lindy i Matsa znaleziono wiele filmików, które głównie nagrywała kobieta. Na jednym z nich Mats mówi, że wykupi ogromne ubezpieczenie na Lindę, a później się jej pozbędzie. Mats tłumaczył, że był to głupi żart, po którym przytulił Lindę i powiedział, że ma nadzieję, że nigdy nie umrze. Dla śledczych i prokuratora filmik jest potwierdzeniem motywu ekonomicznego zbrodni. Wszystkie dotychczasowe informacje wskazują na to, że Mats nie mówi prawdy. Jego tłumaczenia nie mają najmniejszego sensu. Historia o porwaniu jest wręcz nieprawdopodobna. Lekarze medycyny sądowej, którzy wykonali obdukcję tuż po przewiezieniu Matsa do szpitala, nie znaleźli w jego krwi śladu żadnych substancji narkotycznych lub środków usypiających. Na jego ciele nie znaleziono również żadnych śladów,
które potwierdzałyby jego słowa o przetrzymywaniu w bagażniku. Ekspertyza pisma z listu Matza do rodziców potwierdziła, że to on go napisał. Po odnalezieniu ciała Matz z całą pewnością stwierdził, że była to Linda. Śledczy długo zastanawiali się, w jaki sposób doszedł do tych wniosków. Ciało było w stanie rozkładu, przykryte sporą ilością gałęzi. Na pierwszy rzut oka ciężko było stwierdzić, czy było to ciało kobiety, czy mężczyzny. Ciekawy był również fakt, że rodzina Matza szukała Lindy w rejonie domku Gaufingów. Sam Matz tłumaczył to tym, że wróżka kazała mu szukać właśnie tam. 15 grudnia 2009 roku Matz zmienił adwokata na jednego z najsłynniejszych adwokatów w Szwecji. Peter Altin bronił m.in. Helge Foszmo, pastora z Knutby. 29 marca 2010 roku rozpoczął się proces, który śledziły niemal wszystkie szwedzkie media. Zainteresowanie było tak duże, że aby wejść na salę rozpraw, trzeba było mieć bilet. Według aktu oskarżenia Matz dokonał zabójstwa Lindy, a następnie pozbył się ciała, ukrywając je w lesie. Motywem były pieniądze z ubezpieczenia, ponad 1 000 000 koron szwedzkich, oraz połowa wartości mieszkania Lindy, którą miał odziedziczyć Matz. Dodatkowo fakt, że jedzenie, kwiaty i inne potrzebne do przeprowadzenia wesela rzeczy nie były zamówione, świadczą o tym, że para najprawdopodobniej nie planowała wziąć ślubu. To wzmacnia teorię o motywie finansowym morderstwa. Matz tuż przed ślubem miał na koncie zaledwie 1 000 koron. Podczas procesu Matz odpowiada na wybrane pytania prokuratora. Reszta pozostaje bez odpowiedzi. Matz tłumaczy, że niestety nie pamięta, co się wydarzyło. Proces trwał kilka miesięcy. Prokuratura miała nadzieję, że Matz przyzna się do zarzucanego mu czynu. Tak się jednak nie stało. 28 maja 2010 roku zakończył się proces. Sąd pierwszej instancji uznał, że prokuratura nie potrafiła wykazać, w jaki sposób zmarła Linda, a co za tym idzie, nie udowodnili, że doszło do morderstwa. Sąd nie ma jednak wątpliwości, że Matz dopuścił się zbezczeszczenia zwłok. Matz zostaje wysłany na badania psychiatryczne, po których sąd wyda wyrok. Wyrok miał zapaść 7 lipca 2010 roku. Rankiem sąd poinformował, że ogłoszenie wyroku nastąpi tydzień później. Matz zostaje zwolniony z aresztu do czasu wydania wyroku. Tydzień później sąd pierwszej instancji wydał wyrok. Matz został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności za zbezczeszczenie zwłok Lindy Chen. Według sądu historia o porwaniu Matza nie jest prawdą. W wielu punktach nie zgadza się z rzeczywistością. Prokuratura nie udowodniła jednak, że doszło do morderstwa, dlatego sąd nie może skazać Matza za śmierć Lindy Chen. Żadna ze stron nie odwołała się od wyroku. 3 tygodnie później wyrok nabrał mocy prawnej. Matz starał się o ułaskawienie. Wniosek jednak został odrzucony i mężczyzna musiał stawić się w więzieniu. Jak już wspominałam w poprzednich odcinkach, w Szwecji przy dobrym sprawowaniu osoba skazana może opuścić więzienie po przebyciu 2/3 wymierzonej kary.
tym przypadku mówimy o 12 miesiącach pozbawienia wolności. Czas spędzony w areszcie podczas prowadzonego śledztwa wlicza się do ewentualnej kary. To sprawiło, że Mac po przebyciu 2 miesięcy w więzieniu stał się wolnym człowiekiem. Mac wyrzekł się również pieniędzy z ubezpieczenia na życie, które posiadała Linda. Niemal 1 000 000 koron zapisał na jedynego syna Lindy. Raport ze śledztwa w tej sprawie ma ponad 4000 stron. Mac kilkakrotnie uczestniczył w rekonstrukcjach, w których pokazywał, jak doszło do jego porwania i w jaki sposób przetrzymywano go w bagażniku. Link do filmiku z jednej z rekonstrukcji znajdziecie w opisie odcinka. W dokumencie szwedzkiego radia Pietrie Aino Johansson wspomina o zachowaniu Matsa w okresie zaginięcia Lindy. Bardzo dziwne, że szukając przyszłej małżonki, Mats nie zadzwonił do Aino. Kobieta o zaginięciu Lindy dowiedziała się z gazet. Gdy zadzwoniła do niego, Mats ucieszył się, mówiąc, jak fajnie, że dzwonisz. Według Aino było to dziwne zachowanie. Sama z pewnością przeprosiłaby, że nie poinformowała o sytuacji. Podobna sytuacja miała miejsce podczas mszy w intencji odnalezienia Lindy. Gdy ksiądz zapalił świecę, Mats pochylił się do Aino i zapytał, skąd ksiądz wie, że Linda nie żyje. Jeszcze wtedy nie było to jednak potwierdzone. Leif Gjeve Persson w wywiadzie dla Pietrie Dokumentar stwierdził, że miejsce ukrycia zwłok było na tyle odosobnione i ukryte, że gdyby Mats do niego nie wrócił, nigdy by go nie odnaleziono. Leif Gjeve Persson jest przekonany, że wywiad, który z nim przeprowadzono w Ment, doprowadził do tego, że Mats wrócił na miejsce zbrodni. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi są Aga, Witold, Asaselo, Łukasz, Joanna, Linda, Małgorzata, Janusz, Agnieszka, Magdalena, Paweł, Martyna, Michał, Paulina, Maria, Sebastian, Krysia, Emcio, Karolina, Ewa, Wanda oraz Aleksandra. Dzięki Wam wracam do pisania w każdej wolnej chwili. Do usłyszenia.